będzie realizowane, to pewnie będzie przedmiotem dalszej oceny. Pojawiają się magiczne słowa aplikacji mistrzowskiej i oczywiście trudno odmówić założeniu, temu założeniu pewnej słuszności, ale jednocześnie odczytuję w jednym z raportów, tu okulary, taki fragment, że w odpowiedzi na żenująco niski poziom kształcenia aplikantów sądowych na szczeblu okręgu proponuje się centralną szkołę dla sędziów. Notabene, że taki poziom kształcenia kadr, że taki był poziom kształcenia kadr, tego nikt nie kwestionuje. Pytam więc, skąd nie ja pytam, prawda? Pytam więc, skąd się bierze przeświadczenie o doskonałości środowiska sędziowskiego, redukowanego przecież na bezpłodnie żenująco niskim poziomie. To tak jakby wierzyć w cuda. Więc tak, z jednej strony aplikacja mistrzowska, ale z drugiej strony diagnoza jest taka, że nie ma mistrzów. Więc aplikacja mistrzowska bez mistrza to w prostej drodze multiplikacja złych praktyk i błędów. Więc dyskusja jest rzeczą dobrą i z tej dyskusji zawsze mogą wynikać jakieś wnioski. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na to, na co zwracałem uwagę już wielokrotnie, chociażby na konferencji 5 listopada organizowanej przez Justicję, że ze zdobycia przez wymiar sprawiedliwości, przez sądownictwo pozycji trzeciej władzy wynikają także negatywne skutki związane z funkcjonowaniem jako władza. Te skutki negatywne, o których wspominała pani profesor Łętowska. Tak? Trzecia władza jest władzą, a zatem jest nieuchronnie uwikłana w jakiś sposób w walkę władz. Być może powinniśmy mówić nie tyle o walce władz, ile o równoważeniu się władz, tak? O pewnym współoddziaływaniu tychże władz na siebie. Z punktu widzenia przedstawiciela władzy wykonawczej, choć próbowałem swoich kroków różnych rad, nigdy władzy ustawodawczej do tej pory, muszę powiedzieć, że władza wykonawcza daje jednak pewne doświadczenie wyjątkowe. Doświadczenie, które powoduje konieczność uwzględniania wielu czynników przy przeprowadzaniu propozycji. Doświadczenia związane z wycofaniem projektu zmiany ustawy o ustroju sądów powszechnych, o którym tutaj wspominano, pokazują także na to, że niewątpliwe jest, że nie tylko trzeba mieć rację, ale trzeba jeszcze móc tę rację przeprowadzić, móc przekonać partnerów do tego, że ci partnerzy, że rozwiązania proponowane są słuszne. Dotyczy to w równym stopniu środowiska sędziowskiego, bo tu muszę zgodzić się z panem sędzią Żurkiem, że nie da się zrobić niczego sensownego bez porozumienia z tymi, którzy będą później wykonywać idee, które przeoblekają się w formę aktów normatywnych. Przykłady można mnożyć. Idea, która wydawała się być słuszna w momencie jej materializowania, a z drugiej strony także tkwiąca swoimi korzeniami w okresie późnych lat 90. wydziałów grodzkich, polskich sądów pokoju, to trzeba przeobrazić właśnie swoją własną karykaturę. Na skutek praktyki. Sądy te miały być sądami pokoju, tak? Sądami doświadczonych sędziów, rozjemców, sędziów, którzy kierując się doświadczeniem życiowym, rozwiązują konflikt, a nie wymierzają sprawiedliwość. Co z tego wyszło? Wszyscy widzieliśmy, wszyscyśmy tego doświadczali. Ostatnia uwaga, bo widzę nerwowe gesty ze strony pana doktora Bodnara. Sąd, jak każda instytucja społeczna, ma niejednolitą naturę. Sąd jest z jednej strony organem wymiaru sprawiedliwości, tak? Sąd w rozumieniu funkcjonalnym składu sędziowskiego, czy też sędziego, który rozstrzyga konflikt. Ale to rozstrzygnięcie konfliktu jest wszelako także usługą społeczną. Jest to
prawda, która też z trudem dociera do świadomości różnych aktorów w tym procesie. Niedawno słyszałem z ust byłego przewodniczącego KRS-u, że on nie chciałby dożyć tych czasów, kiedy wymiar sprawiedliwości będzie traktowany jak usługa. No przykro mi, ja w tym przeświadczeniu, że on jest usługą i że żyje w tych czasach. Sąd jako instytucja, mówię w tej chwili jako organ, także ma swój wymiar administracyjny. Tak? I pytania dotyczące prawidłowości stopy zwrotu ponoszonych wydatków na wymiar sprawiedliwości w tym jego rozumieniu są jak najbardziej legitymizowane. Oczywiście znacznie trudniej jest przeprowadzić tę analizę w wymiarze orzeczniczym sądu, zwłaszcza, że ocieramy się tutaj także o trudne problemy związane z ochroną, wielowymiarową ochroną dóbr, a więc dóbr chronionych bezpośrednio przez przepisy prawa, ale także całym wymiarem praw człowieka w wielowymiarowości, o której mówiła pani profesor Łętowska. Na co dzień stykam się z tym przy ocenie, powiedzmy, proporcjonalności środków z zakresu obrotu prawnego za granicą, a na ten temat mam przyjemność rozmawiać z panem sędzią Wysockim od kilkunastu lat. Ze zmiennym skutkiem, ale zawsze bardzo, bardzo inspirujące. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, powstrzymać Państwa i Państwa preferaty, to jest naprawdę duża trudność. Proszę Państwa, no trzy osoby, jeszcze pan mecenas, pan sędzia Piebiak i pan dyrektor Niedzielak. Adwokat.